Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj smażone jajka faszerowane są rzeczywiście bardzo sprawne i przyjazne w przygotowaniu, do tego pięknie prezentują się na talerzu i są naprawdę bardzo smaczne. Mogą być pomysłem na kolację, bo fajnie smakują ze świeżym pieczywem z masłem. Mogą być także pomysłem na imprezową przekąskę, czy także ozdobą wielkanocnych stołów. Mam nadzieję, że się Wam spodobają i że Wam posmakują. Jeśli tak, to przepis podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam. A za chwilę pokażę, jakie przyrządzam i do tego filmiku także serdecznie zapraszam. Gotuję jajka na twardo i one są już ostudzone i teraz dużym, ostrym, jakimś ciężkim nożem, zdecydowanym ruchem przekrawam je wzdłuż na pół w skorupce. Idzie to naprawdę bardzo prosto. Wystarczy, żeby nóż był ostry i taki dość ciężki. Trzeba stanowczo puknąć od góry jajka, a potem bardzo delikatnie, aczkolwiek również stanowczo, przekroić je na pół. No i teraz wędlina. 2-3 plastry salami lub jakiejkolwiek innej dowolnej wędliny. Drobno kroję lub siekam. No i wracam do jajek. Teraz bardzo delikatnie wyjmuję je ze skorupek, starając się, żeby nie wpadła ani odrobinka skorupki. Jajko dokładnie rozgniatam. I dodaję salami. Oraz łyżeczkę majonezu, łyżeczkę musztardy i dwie łyżeczki kefiru. I teraz przyprawy do smaku. Odrobinka pieprzu ziołowego oraz szczypta soli. I kiedy masa odpowiada mi już smakowo, nakładam ją ponownie do skorupek. Tak przygotowane jajka panieruję teraz w bułce tartej. I są gotowe do smażenia. Rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oleju oraz masła. I kiedy tłuszcz już jest rozgrzany, układam jajka tą panierowaną powierzchnią do dołu. I smażę na nie za dużym ogniu przez kilka minut, tak długo aż panierka apetycznie się zezłoci i zrumieni. I gotowe. Podaję gorące, prosto z patelni, świetnie smakują ze świeżym pieczywem, na przykład ze świeżą bułeczką posmarowaną masłem. I są naprawdę fajnym pomysłem na kolację czy imprezową przekąskę. Mogą być także fajną ozdobą wielkanocnych stołów. I u nas bardzo często właśnie na Wielkanoc także się pojawiają. Mam nadzieję, że Wam posmakują i że zechcecie je zrobić. Gorąco zachęcam. Moje podaję na stół i na koniec jak zawsze życzę smacznego.